Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, absolutnie wyjątkowy gość, Tomasz Sekielski. Cześć Tomku. Cześć Olu, witam wszystkich. Czy wiesz, dlaczego Cię zaprosiłam do tej rozmowy? Zaraz się dowiem. Zaprosiłam Cię dlatego, że uważam, że jesteś absolutnie szalenie odważnym człowiekiem i dziennikarzem. Oczywiście, a ja ten przekaz kieruję do osób, które czasami tracą jakąś wiarę w siebie, bo znalazły się na przykład na zakręcie, straciły pracę albo boją się tej utraty. I dlatego chciałam z Tobą pogadać, jak to było u Ciebie. Czy zawsze było kolorowo i super, czy niekoniecznie? Nie, oczywiście, że nie. Rozwój wymaga czasem poświęcenia, czasem wiąże się z tym, że można odnieść wrażenie, że człowiek się cofa na przykład. I to jest, wiesz, jak z tym powiedzeniem, że czasami, aby przeskoczyć mur, to trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, żeby wziąć rozpęd, żeby nabrać rozpędu, szybkości i przeskoczyć. Więc bywało różnie, natomiast moje doświadczenie jest oczywiście pozytywne w tym sensie, że każda zmiana, na jaką się decydowałem, koniec końców okazywała się dobra dla mnie zawodowo, jeśli chodzi o rozwój mojej kariery. Tak było, kiedy podjąłem wówczas według moich rodziców nieco szaleńczą decyzję o wyjechaniu do Warszawy i podjęciu pracy w Radiu Wawa. Tak było, kiedy... Jak wyjeżdżałeś tak, z Bydgoszczy. Tak. Później zostawiłem radio dla telewizji, a już w tym radiu miałem swoje wywiady. Jako taką pozycję reporterską byłem sprawozdawcą parlamentarnym. No i zaczęła powstawać telewizja TVN, o której nikt nic nie wiedział. I wtedy, ja przypomnę, istniała TVP i Polsat. I wydawało się wówczas, że w ogóle nie ma miejsca już na żadną telewizję. Więc ten mój ruch też dla wielu osób był kompletnie niezrozumiały, no bo facet tutaj ma już jakąś swoją pozycję, jest młody na początku swojej kariery i zamiast się tego trzymać, odchodzi i skacze do basenu, nie mając wcale pewności, że jest w nim woda. Okazało się, że to była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. I jak pływałeś dobrze w tej wodzie? Myślę, że całkiem nieźle, tak. Myślę, że całkiem nieźle sobie radziłem. 15 lat spędziłem w TVN-ie, to były wspaniałe lata. Mieliśmy także okazję my współpracować ze sobą. Stworzyliśmy znakomity program Czarno na Białym, który jest do dziś i który znakomicie się rozwinął i wciąż wspaniale się prezentuje. Jest to rzecz wartościowa niewątpliwie. Jak się patrzy na dzisiejszą telewizję i to, co w niej jest, to Czarno na Białym jest taką jedną z perełek i rzeczywiście jestem dumny, że mogłem ten program tworzyć od początku. Tak, ale pracowałem też w faktach, miałem swoje autorskie programy rozmaite. No i kiedy w 2012 roku, możesz to potwierdzić, podjąłem decyzję o odejściu z TVN-u, dość nagle. Byłam wtedy na urlopie, dowiedziałam się, będąc na urlopie, że wracam i nie ma mojego szefa. Tak było. I wszyscy byli zaskoczeni i też wiele osób pukało się w głowę i mówiło: stary, co ty robisz? Masz świetną pozycję, masz nawet swój gabinet, masz służbowy samochód. To nie jest takie oczywiste, nie? Tak, wszystkim tak, się oczywiście wydaje, że to jest taka norma. To zaraz o tym też pogadamy. No właśnie. Miałem znakomity kontrakt, ale doszedłem do wniosku, że chcę się rozwijać, a też wiedziałem i zdawałem sobie sprawę z tego, że wówczas w TVN-ie nie było zapotrzebowania na to, co ja chciałem dalej robić. No i przeszedłem do TVP, stworzyłem program po prostu. No wiele podróży po świecie, dużo reportaży, których zrobiłem. Tam zresztą też był bardzo mocny materiał w tamtym czasie właśnie o pedofilii w kościele. To chyba w ogóle od tego się zaczęła historia później z kontynuacją tego wątku już z filmem, który zrealizowałeś na YouTubie.
Tak, dokładnie, dokładnie. To właśnie wtedy poznałem po raz pierwszy ofiary księży pedofilów i wówczas gdzieś mi się w głowie już zrodził pomysł na to, aby zrobić duży film. Tak, to wówczas. No i później oczywiście przyszła dobra zmiana. Dla mnie nie do końca oznaczała dobrą początkowo. Było trudno i momentami nawet ciężko, ale wówczas podjąłem decyzję właśnie, aby wrócić do pomysłu zrobienia filmu. I to się udało. Znalazły się osoby, które uznały, że można mi zaufać i wyłożyły swoje pieniądze. 2,5 tysiąca patronów, którzy się na ten film zrzucili. Powstało, myślę, coś wyjątkowego, Absolutnie. zarówno jeśli chodzi o merytorykę, ale też o to, jak my ten film produkowaliśmy właśnie, że on powstał poza dużymi redakcjami, że powstał absolutnie niezależnie. Więc no, w moim życiu zmiany bywały trudne, czasami dla otoczenia wyglądały na szaleńcze, ale mam wrażenie, że no, że trochę trzeba też ryzykować w życiu. No i myślę, że szkoda tracić czas w miejscu, w którym człowiek czuje się wypalony albo niedoceniony i sfrustrowany. Ja wiem, że kredyty, wiem, że co miesiąc pensja na konto przelewana to jest coś ważnego, ale myślę sobie, że w życiu są jeszcze ważniejsze rzeczy i że koniec końców wolę żałować na przykład błędnej decyzji albo czegoś, co zrobiłem źle, niż żałować tego, że nie spróbowałem. Być sfrustrowanym człowiekiem, który na koniec swojego życia będzie tylko myślał o tym, że mógł tyle rzeczy spróbować i tego nigdy nie zrobił i nigdy się już nie dowiem, co by z tego wyszło. Więc ja wyznaję zasadę, że lepiej popełnić błąd i spróbować, niż żałować, że się nic nie No, zrobiło. ta ciekawość na pewno prowadzi w fajne miejsca, jak się ma tą odwagę. Ale Tomek, czy był taki moment, bo to przecież się nie działo wszystko z dnia na dzień, w którym możesz powiedzieć, Tomek Sekielski, nagrodzony dziennikarz, szuka pracy. Czy był taki moment w swoim życiu? No tak. Znaczy, po tym jak ze względu na zmiany w TVP skończyła się moja współpraca z tą telewizją, no to ja szukałem pracy, ale okazało się, że mimo tego, iż coś już osiągnąłem w dziennikarstwie i też byłem nagradzany oczywiście, ale też zrobiłem mnóstwo programów. I akurat jeśli chodzi o ten rynek mediów, to chyba wszyscy mnie znają. Więc, no ale nie dostałem żadnych wielkich propozycji. Tam był pewien projekt, który ze względów, no ale to właścicielskich, zakończył się nieudanie, czyli Telewizja Nowa. Ale no, poza tym, wiesz, to nie było tak, że dzwonił telefon, a ja, nie, to jest słaba propozycja, odrzucam, nie, to też. Więc no, był taki okres, kiedy sobie pomyślałem, no cholera, tyle rzeczy człowiek zrobił, wydawało się, że coś osiągnął, a tutaj proszę, nie ma, nie, nikt nie dzwoni. I też ten pomysł właśnie zrobienia filmu zrodził się trochę z takiej desperacji. Takiego I ja kryzysu. też, tak. I wiesz, ja zakładałem, że jeśli ten film nie spotka się z jakimś oddźwiękiem, że nie wywoła reakcji, dyskusji, debaty, to ja sobie, że przejdzie jakoś tam niezauważony, to ja powiedziałem sobie, że ja po prostu odchodzę z zawodu, tak? Znaczy, że zajmę się czymś innym, nie wiem, zacznę u siebie na Podlasiu hodować alpaki albo owce, nie wiem. No, po prostu zostawię to, bo, no bo wiesz, no bo to by oznaczało, że ta moja praca jest niepotrzebna, tak? Znaczy, Jasne. A tak więc czułeś w łapiesz trochę, ale w pewnym momencie tak czułeś, Tomek, pojawiło się takie uczucie u ciebie, jak właśnie okazało się, że ten rynek medialny w Polsce jest taki wcale nie właśnie niełatwy. Jakie to Słuchaj, uczucia no w wiesz, no ogóle to za... targają w takim momencie osobom? No nie no, człowiek czuje się trochę przegrany. Wiesz, po 20 latach w zawodzie nagle się okazuje, że człowiek jest na lodzie. To się zrymowało, ale niespecjalnie. I
Nie, i to oczywiście rodzi frustrację, rodzi takie poczucie jakiejś wewnętrznej krzywdy, poczucia, wiesz, osamotnienia. No, to nie jest oczywiście przyjemne, no, bo wiesz, kiedy odnosisz sukces, masz setki przyjaciół i wszyscy się uśmiechają, chcą z tobą się fotografować, a kiedy ci idzie gorzej, no to nagle się okazuje, że osób, które bezinteresownie chciałyby ci pomóc i są gotowe wyciągnąć rękę, wcale tak dużo nie ma. Wiesz, ale to dla mnie nie jest też jakaś nadzwyczaj nowa lekcja, bo ja szybko się też nauczyłem tego, kiedy pierwsze nagrody jakieś się zaczęły pojawiać, w związku z teraz my. Ale też zrozumiałem bardzo szybko, że wiesz, to jest chwilowe. Znaczy, wchodzi się na szczyt, ale tak naprawdę później trzeba zejść znowu, bo kolejny szczyt jest kawałek dalej i siłą rzeczy nie przeskoczysz z jednego szczytu na drugi. I to wymaga pracy, poświęcenia, właśnie czasami usunięcia się nieco na bok, aby móc coś przygotować nowego, coś nowego wymyślić, coś nowego stworzyć. No i taka jest kolej rzeczy, natomiast obok temu towarzyszą właśnie takie zjawiska mało przyjemne jak to, że masz znajomych, a nagle nie masz znajomych, bo człowiek przestaje być atrakcyjny, tak? W tym sensie, że nie wiem, mniej jest o nim albo znika z ekranu. I wiesz, albo musi wtedy mieć mega determinację, żeby się w ogóle, żeby być też, nie? Tak, oczywiście. Ale wiesz, znaczy, no niestety praca w mediach elektronicznych no to wiąże się z tym, że jesteśmy wszyscy oceniani przez pryzmat tego, jak często się pokazujemy, przez pryzmat popularności bardzo często, nie tego, co robimy i ile jest warta nasza praca, tylko żyjemy w świecie lajków. I te lajki, ta popularność, ta ocena, której jesteśmy ciągle poddawani, sprawia, że tym trudniej znosi się pewnie te momenty, kiedy człowiek jest trochę na aucie, trochę nie idzie. Ale myślę, że i ze względu na to, że mam już swoje lata i też ze względu na to, że już byłem i na górze, i na dole, i później znowu na górze, i później znowu trochę na dole, to już stałem się odporniejszy na te wahania, ale no to bywa ciężko, tak. Ale powiedz, a co w takich momentach właśnie pozwala jednak zacząć się wspinać na ten szczyt, a nie zostać na dole? Wiesz co, ja zawsze miałem w sobie chyba taką chęć pokazania, że się nie poddam, że dam radę, ale też obok tego, takiej chęci, wiesz, gdzie motywuje mnie ludzka radość z tego, że na przykład o, Sekielski się skończył, tak, takie teksty. I to dla mnie jest znakomita motywacja. Znaczy, jak słyszę, że Sekielski się skończył, to ja mówię, no to zobaczymy za chwilę, jak skończył się. Jak to ciebie nie można Sekielski chwalić. Znaczy, chwalić nie, właśnie, tak, znaczy, bo chwalenie mnie uspokaja, więc Sekielski się skończył i ja wtedy się biorę, ale obok tego, wiesz, ja mam w głowie, zresztą znamy się no, już parę lat i wiesz, że ja mam mnóstwo pomysłów i to są rzeczy, które mnie napędzają, wiesz, różne rzeczy, które chcę zrobić dla własnej frajdy, dla własnej przyjemności, dla satysfakcji, dla pasji i obok tej takiej chęci udowodnienia tym, którzy, wiesz, postawili na mnie krzyżyk, jest, obok tego jest najzwyczajniej, są najzwyczajniej pozytywne emocje związane z tym, że to, co robię, jest po prostu moją pasją i wiesz, i jestem szczęśliwym człowiekiem, bo robię to, co kocham. Mi się bardzo podobało na którejś gali, kiedy odbieraliście nagrodę za właśnie zabawę w chowanego, Marek powiedział o twoim właśnie takim pięknym umyśle, że ty masz taką wizję i ty właśnie i ty widzisz ten koniec, nie? Wiesz, co chcesz osiągnąć i myślę,
że to jest świetne i jak rozmawiam też z różnymi osobami tutaj, bardziej z zakresu psychologii na przykład, to też mówią o tym, że jednak trzeba ten cel widzieć, żeby się właśnie z tego dołka wygrzebać. No ale chciałam też uspokoić Cię teraz i a propos tych lajków i pochwał, no bo rzeczywiście zabawa w chowanego to jest niesamowity sukces, także oczywiście w kontekście merytorycznym, w kontekście oglądalności, ale też takiej zmiany mediów, myślę. Że, znaczy, wy zrobiliście coś takiego, co pokazało, że no nie trzeba właśnie telewizji, żeby zrobić coś fantastycznego dzisiaj, nie? Znaczy, ja myślę, że żyjemy w czasach, nie wiem, bo już nawet nie chcę mówić o kolejnej rewolucji, raczej o kolejnym etapie tej rewolucji informacyjnej, informatycznej, technologicznej. I to nam pozwala wszystkim, no wiesz, zresztą nasza rozmowa też o tym świadczy, tak, tworzyć wartościowe rzeczy. Mam nadzieję, że ta rozmowa dla Twoich, naszych widzów będzie interesująca i wartościowa oczywiście. Natomiast można tworzyć takie rzeczy i nie trzeba do tego, wiesz, wielkich koncernów medialnych. Trzeba mieć pomysł, chęci i się zaangażować. I dzisiaj to wystarczy. Wiesz, jak ja sobie przypominam, jak parę lat temu ładnych jeździłem często z wykładami na uczelnię spotykać się ze studentami dziennikarstwa, to dostawałem na przykład pytanie, a jak się można dostać do TVN-u? Znaczy, wiesz, taka myśl, że jak się dostanie do TVN-u, to już wszystko jest załatwione, co oczywiście jest błędne, tym bardziej, że starzyści w TVN-ie były różne okresy tego, jak byli traktowani w tym sensie, że wiele osób na przykład się zniechęcało, bo tam nie jest łatwo. Nie jest łatwo, ciężko. Na pewno jest to szkoła życia, znaczy na pewno tak, jest to tak fantastyczna jest. Szkoła warsztatu, jeżeli ktoś poważnie myśli o tym, żeby być dziennikarzem i jest w stanie wytrzymać taką presję, napięcie i bardzo dużo pracy, no to to taki test, jak zda, to później da radę właśnie, myślę. Tak, tak mi się wydaje, ale wiesz co, tylko że ja im mówiłem, ale po co? Znaczy, po pierwsze możecie się zgłosić na staż, tak, do TVN-u, bo oni zakładali, że trzeba mieć znajomości, że wiesz, że musi być ktoś, kto ci to załatwi. No więc to było pierwsze, że po prostu trzeba się tam zgłosić i chodzić, pukać, dzwonić i się dopraszać. Tak jest. Po drugie, mówię, macie YouTube, są kanały, możecie tworzyć swoje treści. Jak zaczniecie rzeczywiście robić coś naprawdę niezwykłego, to te telewizje same się do Was zgłoszą. Zostaniecie zauważeni, a może w ogóle te telewizje nie będą Wam potrzebne. To było, mówię, kilkanaście nawet lat temu, raczej przed 2010, czyli ten YouTube się dopiero w Polsce rozkręcał. Ale od tamtej pory, ja nie twierdzę, że to są osoby, które były na wykładach moich, ale rzeczywiście, zobacz, ilu YouTuberów zaczęło funkcjonować w tej przestrzeni. Nawet żyją z tego, że publikują te swoje treści, filmy, wymyślają rozmaite projekty i rozmaite formaty. I dzisiaj naprawdę główna rzecz to jest głowa, pomysł. I ciekawość chyba tego, i chęci. Tak, i myślę, że właśnie tak. Ciekawość tego, co jest za rogiem, nie? I wiesz, wracając jakby do Twojego pytania, wiesz, o zabawę w chowanego, no to jest potwierdzenie tego, czego wszyscy właściwie jesteśmy już świadomi, a jeśli nawet nie, to już gdzieś podskórnie czujemy, że wiesz, epoka dominacji wielkich koncernów medialnych się kończy ze względu na to, że dystrybucja jest właściwie darmowa i powszechna. Tak? I dzisiaj nie musisz należeć do wielkiego koncernu medialnego, aby pokazać światu rzeczy ważne, wartościowe. Zobacz transmisję z tego, co się dzieje na Białorusi. Wcześniej rozmaite rewolucje w różnych miejscach na świecie, gdzie to YouTuberzy właśnie, no, ludzie, którzy tam byli, nadawali przez media społecznościowe. Naprawdę to się wszystko tak zmienia i myślę, nieodwracalnie. Zresztą, jakby tak spojrzeć, to zaryzykuję tezę, że wiesz, dzisiaj takich naprawdę wartościowych rzeczy więcej jest na YouTubie, w internecie niż w dużych telewizjach.
Ja też tak uważam. Ja zdecydowanie jestem odbiorcą YouTube'a. W pandemii nawet myślę, że więcej oglądałam, znaczy w ogóle więcej oglądałam niż telewizji, ale przez pandemię jednak troszkę tych kanałów udało mi się więcej rozeznać i absolutnie się z Tobą zgadzam. I w ogóle myślę, że jak też przeniesiemy te wszystkie zmiany, o których rozmawiamy, skupiliśmy się na prawda, mediach i elektronice i przekazie w ogóle medialnym, ale już w online totalnie. Natomiast ja w ogóle mam takie poczucie, wiesz Tomek, że my żyjemy w takich czasach, w których w ogóle od nas wymagana jest ciągła zmiana. I to nie jest już ten model, w którym się wychowywaliśmy, że idziemy do szkoły, mamy jedną pracę przez 10-20 lat i potem idziemy na emeryturę, tylko tak naprawdę to, że ktoś dzisiaj stracił pracę, czy się tego boi, to myślę, że należy się do tego przyzwyczaić tak naprawdę do takiego stanu i być gotowym na to, żeby odkrywać nowe, próbować różnych zawodów, no i właśnie mieć w sobie tą odwagę, żeby szukać. Ty to właśnie udowodniłeś też swoją postawą, że po 15 latach można odejść z ciepłego tak naprawdę miejsca, gdzie cię wszyscy znają, gdzie mogłeś pewnie do dzisiaj robić czarno na białym. No myślę, że tak, oczywiście. Wiesz, ja swoje dzieciaki cały czas im mówię i je namawiam do tego, gdy rozmawiamy na przykład o tym, co oni chcą studiować. I Jula jest bardziej zdecydowana, jest starsza, a Łukasz jest o 2 lata młodszy, więc trochę mniej, ma 16 lat, Jula 18. Ale ja Łukaszowi mówię, Łukasz, żyjesz w czasach, w których ta decyzja nie przesądzi wcale o twoim dalszym życiu. Znaczy, właściwie nigdy to nie przesądzało, bo człowiek mógł skończyć jakieś studia, a zająć się czymkolwiek innym, prawda? Ale dzisiaj, szczególnie dzisiaj, tak naprawdę trzeba być otwartym na to, że przez całe życie się uczysz, że przez całe życie się rozwijasz, choćby uczysz się nowych technologii. Bo żeby funkcjonować w świecie przyszłości, który już jest na wyciągnięcie ręki, będziemy musieli się uczyć nowych rzeczy. Coś powstanie pewnie nowego, coś zastąpi smartfony, komputery, łączność, to wszystko będzie się zmieniało, przekształcało i my, jeśli będziemy chcieli nadążać i być w tym cyklu i być aktywnymi, będziemy musieli się tego uczyć. Wraz z rozwojem technologii będziemy musieli poznawać inne rzeczy, które do tej pory były mniej ważne. I tak, absolutnie masz rację. Ja uważam, że szczególnie młodzi ludzie, którzy zaczynają, powinni właśnie patrzeć na swoje życie jak na coś, co nie jest linearne i że jak zaczną tam studia, nie wiem, wybiorą sobie architekturę, to do końca życia muszą być architektami albo, nie wiem, inżynierię jakąś i będą tylko pracować w tym, czego się nauczyli. Raczej powinni, myślę, dzisiaj szukać studiów, które rozwiną ich w kwestii umiejętności na przykład interpersonalnych, w kwestii kreatywności. Myślę, że to są rzeczy, które współczesnemu człowiekowi najbardziej się przydają, ponieważ nie da się ukryć tego, że jesteśmy ludźmi, którzy mają pamięć zewnętrzną. Dzisiaj zasoby internetu są tak olbrzymie i są dokładnie na jedno kliknięcie, że to, czego na przykład nasi rodzice musieli się uczyć na pamięć, wkuwać różne rzeczy, dzisiaj jest bez sensu, aby to kolejne pokolenia robiły tak samo, bo to jest zaśmiecanie sobie głowy w sytuacji, w której można te rzeczy w każdej chwili wyciągnąć z zasobów tej pamięci zewnętrznej. Dokładnie, a ta głowa musi być otwarta na coś innego, to musi być miejsce właśnie na coś innego. Super, to dokładnie, myślę, że to jest po prostu świetne... rozwój, ciągły rozwój. Myślę, że to jest świetna puenta naszej rozmowy dla wszystkich, którzy nas słuchają, żeby iść do przodu, nie oglądać się za siebie, jedynie korzystać z tego, co do tej pory się nauczyliśmy, żeby zdobywać nowe właśnie, żeby zdobywać te szczyty. Szalenie Ci dziękuję, że znalazłeś czas. To ja Ci dziękuję. I chciałeś się podzielić też, myślę, takimi rzeczami, o których rzadko masz okazję mówić.
I jak słyszycie, Tomek walczył nie raz i ja trzymam mocno kciuki za wszystko, żeby się udało, żeby było jak najwięcej patronów, jak najwięcej osób wspierało Twoje fantastyczne projekty, no a my widzowie, żebyśmy też mogli poznawać ten świat od środka nieznany dzięki właśnie takim odważnym ruchom. Bardzo Ci dziękuję i myślę, Olu, że to będzie niespodzianka, co? Wkrótce. Myślę, że tak. Pewnie zaskoczymy wszystkich, ale tak nie jest. Będę dzisiaj nic zdradzał. Dobra, ja też nic Dzięki nie powiem. Bardzo, dzięki, pozdrawiam.